Mogłoby się wydawać, że krakowskie MPK skończyło wymianę taboru, ponieważ mamy najbardziej ekologiczną komunikację miejską w Europie. Z nami jest Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy krakowskiego MPK. Dzień dobry, panie Marku. Witam serdecznie. Jakie macie plany? Ponieważ wiemy, że te wszystkie wymiany, te wszystkie nowe autobusy i tramwaje, które przyjeżdżały do nas przez ostatnie lata, to jeszcze nie ostatnie słowo. Rzeczywiście myślę, że mieszkańcy Krakowa są przyzwyczajeni do tego, że w krakowskim MPK ciągle pojawiają się nowe pojazdy, czy to tramwaje i autobusy. I rzeczywiście to jest odczucie prawidłowe, bo gdy spojrzymy sobie na ostatnie lata, to naprawdę te inwestycje w nowoczesny i ekologiczny tabor są imponujące. W tym roku zakończy się dostawa 110 nowych tramwajów typu Lajkonik. Do tego w tym roku do Krakowa trafi 50 nowych autobusów, z czego 42 autobusy elektryczne. I to oczywiście nie jest koniec, bo w naszych planach jest ogłoszenie kolejnego przetargu na nowe tramwaje, jeżeli tylko pojawią się dodatkowe pieniądze zewnętrzne, a także zakup kolejnych autobusów. I tutaj uwaga, też planujemy zakup po raz pierwszy autobusów wodorowych. To będzie 10 autobusów i już złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zakupu. Wymiany taboru na pewno wpływają na ekologię, ale również, może i przede wszystkim, na komfort pasażerów i bezpieczeństwo ich. Powiedzmy proszę, jak to wygląda? Czy rzeczywiście tych awarii autobusów, tych problemów z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Krakowie jest coraz mniej z racji tego, że ten tabor jest bardzo nowoczesny, nie tylko ekologiczny? Zdecydowanie tak. I tu możemy powiedzieć przede wszystkim i o kwestii bezpieczeństwa, bo nigdy nie ukrywaliśmy, że ta kwestia bezpieczeństwa jest po prostu kwestią najważniejszą i ze względu na naszych pasażerów, ale także ze względu na naszych pracowników prowadzących, kierowców i motorniczych. No bo jeżeli pojawia się nowoczesny tabor, to on z jednej strony oczywiście poprawia komfort podróży mieszkańców Krakowa, turystów, ale także poprawia zdecydowanie komfort pracy naszych kierowców, naszych motorniczych. I tutaj też bardzo ważna kwestia. Kwestia oczywiście troski o jakość tego taboru, bo to, że przychodzi nowy tramwaj, to, że my te tramwaje kupujemy, to jest jedna rzecz, ale my też przykładamy bardzo dużą wagę do tego, żeby odpowiednio dbać o utrzymanie sprawności tego taboru. Są odpowiednie oczywiście standardy przeglądów i okresowych, i napraw generalnych, które są po prostu ściśle i jednoznacznie przestrzegane przez naszą firmę. My akurat stoimy w obiekcie, gdzie właśnie też między innymi dbamy o jakość tramwajów, odpowiednio przeglądamy, sprawdzamy. I to, co też jest bardzo istotne, jeżeli spojrzymy sobie na statystyki za 2022 rok, bo to jest rok, który się już zakończył i mamy pełną analizę, i spojrzymy na przykład na to, za jak dużą część straty kursów odpowiadają na przykład awarie, różne problemy, które są po stronie MPK, to okaże się, że ta strata kursów procentowa w stosunku do wszystkich kursów wykonanych przez MPK to jest procentowo 0,043, czyli to jest po prostu promil wszystkich realizowanych przez MPK kursów, jeżeli chodzi o tramwaje. Są również sytuacje, kiedy są opóźnienia, ale absolutnie nie z winy ani kierującego pojazdem, ani nie z winy krakowskiego MPK, jak na przykład konieczność udzielenia komuś pomocy. Czy takie rzeczy też się zdarzają? Zdecydowanie tak. I oczywiście pasażer, który czeka sobie na przystanku i nie dostrzega przyjeżdżającego tramwaju czy autobusu, no to on może w pierwszej chwili nie wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. A te przyczyny mogą być absolutnie różne i absolutnie bez możliwości wpływu na to ze strony MPK, bo to są kolizje, wypadki, jakiś samochód zajeżdża drogę tramwajowi, doprowadza do kolizji. Jest przerwa w ruchu, na którą niestety nie mamy żadnego wpływu. Mamy sytuację, kiedy trzeba udzielić komuś pomocy, ktoś tej pomocy potrzebuje, źle się poczuł. Także są takie sytuacje, na które niestety nie mamy wpływu. My oczywiście chcielibyśmy, żeby wszystkie tramwaje, wszystkie autobusy zawsze punktualnie realizowały rozkład jazdy, żeby każdy nawet minuty nie czekał na ten tramwaj, ale niestety Kraków to jest duże miasto, tu naprawdę dużo się dzieje, są różnego rodzaju zdarzenia. No i może się zdarzyć też tak, że po prostu z jakiegoś powodu ten tramwaj czy autobus przyjedzie później i trzeba będzie na niego troszkę poczekać. I to, co też chciałbym podkreślić, oczywiście zdarzają się różnego rodzaju awarie, zdarzają się różnego rodzaju problemy w tramwajach czy w autobusach, bo na przykład coś nie działa w systemie informacji pasażerskiej, coś nie działa, jest zepsuty kasownik, automat. To nie powoduje, że dany kurs nie jest realizowany. Oczywiście my taki pojazd staramy się jak najszybciej wycofać z ruchu i zastąpić go pojazdem, w którym te wszystkie systemy działają bez zarzutu, ale nie powoduje to straty kursu. Nie jest to realizowane ze szkodą dla pasażera.
No właśnie, są awarie typu, nie wiem, niedziałające gniazdko USB czy nieświecąca się żarówka, które ani nie wpływają na kursowanie, ani też przede wszystkim na bezpieczeństwo pasażerów. Zdecydowanie tak, co nie oznacza, że nie traktujemy takich usterek również poważnie. Każdy kierowca, każdy motorniczy ma specjalną książeczkę usterek i tam każdy najdrobniejszy element jest wpisywany, a potem oczywiście trafia to do odpowiedniej stacji, czy to tramwajowej, czy autobusowej i tam pracownicy zaplecza po prostu te pojazdy naprawiają, usuwają te nawet najdrobniejsze usterki, od wycieraczek począwszy, przez wymianę żarówki, przez niedziałające inne systemy, które, tak jak już to właśnie powiedzieliśmy wcześniej, nie wpływają na to, że kurs nie jest zrealizowany, nie wpływają na bezpieczeństwo pasażerów. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję. A Was niezmiennie zachęcamy do korzystania z naszej krakowskiej komunikacji miejskiej.